Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was mieszany haul zakupowy. Produkty, które Wam pokażę, zakupiłam na przestrzeni stycznia i lutego. Jakoś w grudniu przeważnie skupiałam się na prezentach oraz na przygotowaniu do świąt i robiłam jakichś większych zakupów. Być może są tu jakieś rzeczy, które kupiłam gdzieś tam pod koniec grudnia, ale umówmy się, że jest to haul z miesiąca stycznia i z miesiąca luty, więc pokażę Wam teraz dużo produktów. O dziwo, jest mało kosmetyków, a jest sporo książek i rzeczy typu ubrania, jedna torebka, więc myślę, że ten haul będzie ciekawy. Zacznijmy może od książek. Udało mi się w Empiku natrafić na promocję, gdzie przy zakupie jednej książki, druga jest w połowie ceny. Skorzystałam z tej promocji dwa razy, kupiłam dwa takie zestawy. I pierwszą książką, którą zakupiłam, jest książka Sztuka Planowania. Obecnie czytam tę książkę i jestem zadowolona z niej. Nie byłam przekonana, czy ona mi się sprawdzi, ale chciałam spróbować, bo słyszałam o niej i dobre, i złe opinie. Jak na razie uważam, że jest godna polecenia, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam, co znajduje się tutaj właśnie w środku tej książki. Jestem już gdzieś w połowie, więc myślę, że pojawi się ona w ulubieńcach albo lutego, albo marca. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ile będzie czasu po prostu na czytanie. Cieszę się jednak, że kupiłam tą książkę, bo ma naprawdę dużo konkretnych rad takich na co dzień, jakie listy możemy tworzyć i pozwala naprawdę uporządkować swoje życie. Drugą książką, którą kupiłam, jest książka Milion Cudownych Listów. Tutaj nie będę ukrywać, że kupiłam ją po obejrzeniu recenzji u Alice na kanale. Jak wiecie, uwielbiam książki Reginy Beth, czyli Bóg nigdy nie mruga oraz kolejne części. I to jest coś w bardzo podobnym kontekście. Z tego, co się zorientowałam, to po prostu książka ta jest troszeczkę mniej, ma nawiązań religijnych, trochę jest mniej religijna. Nie wspomina o Bogu, ale nie wiem, jak jest dokładnie, jeszcze jej nie czytałam. Bardzo się cieszę, że jednak zdecydowałam się na nią, bo myślę, że właśnie takie pozytywne książki, które dają nam nadzieję, które podnoszą nas na duchu, są chyba konieczne w bibliotece każdego, dlatego cieszę się, że ją mam. Trzecią książką, którą kupiłam, jest książka Anioł do wynajęcia. Za tą akurat zapłaciłam 100%, bo kolejna handluszka mi po połowie ceny. I tą książkę kupiłam dla mojej mamy na imieniny i na święta. Jak pewnie pamiętacie, pokazywałam Wam książkę, którą kupiłam na szkole biblijnej. I to jest druga, która była drugim częścią prezentu. Moja mama ją przeczytała, bardzo jej się podobała. I fajnie się pasowała w ten klimat, wiecie, zimowo-świąteczny. Dlatego uważam, że takie powieści też trochę sezonowo, właśnie po okresie świątecznym są fajne. Pozwolą się trochę oderwać od, wiecie, przygotowań świąt i trochę wysłać nas do innego świata, takiego trochę lepszego, wiecie, pozytywnego. Książka podobno jest bardzo dobra, więc mogę Wam ją polecić, a ja cieszę się, że mogłam ją ofiarować mojej mamie i że to był udany prezent. Za tą grubą książkę zapłaciłam również połowę ceny i to jest najnowsza powieść Nicholasa Sparksa, Spójrz na mnie. Moją ulubioną książką jako powieść jest właśnie Jesienna historia, czyli książkowa wersja pierwowzór Szkoły Uczuć. Mam również jeszcze jedną książkę Nicholasa Sparksa, ale postanowiłam, że chcę mieć po prostu całą kolekcję jego książek, bo są naprawdę dobre. Książka jest bardzo gruba, jak możecie zobaczyć. Aż z ciekawości spojrzę, ile ma stron. Ponad około 500, tworzona na 490. W tej chwili moja mama ją czyta, tutaj jest zakładka, ale podobno już może powiedzieć, że jest naprawdę dobra. Ja widziałam to tak naprawdę już przed zakupem, bo każda książka Nicholasa Sparksa jest genialna, więc naprawdę mogę Wam ją polecić. W ostatnim czasie bardzo zaskoczył mnie Lidl, bo w jednym z tygodni była promocja na ubrania. Ja jakoś nie jestem wielką fanką ubrań z Lidla, ale jak zobaczyłam promocję na swetry, to po prostu aż wysłałam moją mamę ze sklepu. Później taki swetr kupiła mi siostra. I jestem bardzo zadowolona z jakości, bo są to swetry w 100% bawełniane i idealnie na mnie pasują. Już Wam pokazuję. Pierwszy swetr, który w Redzie kupiła mi moja mama, to jest taki prosty, zwykły, zwyczajny, różowy swetr. On jest coś, to jest po prostu jasny róż, nie jest to pudrowy róż, jest to po prostu zwyczajny różowy sweter. Ma prześliczne guziczki w serduszka i jest czysty, co mi się bardzo podoba. Jest bardzo fajny, taki długi. I ja mam akurat sweter na 110-116, są takie jakby dwa rozmiary i
Naprawdę pasuje idealnie. Na przykład do tej bluzki białej dzisiaj bym bardzo chętnie go założyła. Ja uwielbiam swetry, a ostatnio muszę zrobić przegląd moich swetrów, bo mam ich sporo, ale niestety niektóre już się nie nadają do noszenia, bo są znoszone. Dlatego stwierdziłam, że chcę podmieniać trochę swoją garderobę. A to była okazja, bo taki sweter kosztował 19,99. Nie, 29,99, jeżeli się nie mylę. Tak, 29,99. A normalnie jak chodzę po sklepach, to swetry na mój rozmiar są mniej więcej za 50, 60, 80 zł. Dlatego też zdecydowałam się na dwa. Podobały mi się trzy, ale w sklepach była akurat dwa. Drugi swetr natomiast dostała moja siostra po dwóch dniach, bo chodziła po litrach i dostała akurat biały. Co prawda wolałam morski, ale biały mi się bardziej przyda, więc się ucieszyłam. On jest również cały biały. I tutaj nie wiem, czy zobaczycie, może pokażę wam z tej strony. On ma na ramionach takie dziergane kwiatki, kawałek takiej drobnej koronki. I co jest też fajne, to jest, ma inny zupełnie kształt. Co prawda guziczki też ma serduszka, ale na dole znajdują się kieszonki. I kieszonki są właśnie z obszyte tą fajną koronką, więc wygląda to naprawdę uroczo. Naprawdę sweter jest bardzo dobrej jakości, biały to jest po prostu u mnie must have, uwielbiam białe swetry i właśnie biały i różowe będą mi pasować również jako takie swetry, bolerka do sukienek, bo ja mam bardzo dużo białych i różowych sukienek wyjściowych, więc potrzebowałam po prostu swetry w tym kolorze. Czasami nie wiem, jak mamy jakąś sukienkę na jakiś ślub, wesele, a wiecie, że ja śpiewam czasami na ślubach, czy też na jakąś uroczystość rodzinną i one są bardzo często na ramionczkach, a jak wiadomo, to kościanie można iść z gołymi ramionami, więc takie sweterki są naprawdę super, nawet narzucić na siebie, wiecie, nie zapinać i właśnie one będą mi pasować do większości sukienek, dlatego bardzo, bardzo się ucieszyłam, że je dostałam. Ten również jest na 1,10 m do 1,16 m, to są łączone rozmiary, 1,10 m, 1,16 m. I taki zakup wykonam, co prawda nie osobiście, ale ja za to płaciłam i na moje, jakby na moją prośbę. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się je dostać i jestem ciekawa, jak mi się sprawdzą. Wiem, że no to jestem zadowolona z ubrań z właśnie z Lidla, więc skusiłam się troszeczkę po oglądaniu jej vlogów, gdzie właśnie pokazywała, że ma leggingsy czy inne rzeczy z Lidla i są naprawdę super jakości, więc i ja spróbuję. Zobaczymy, jak będę zadowolona, jak się będą prały i jak się będą nosiły. W dzisiejszym holu mam też dwie rzeczy, które bardzo ułatwią mi vlogowanie. Pierwsza z nich jest to bateria do Canona G7X Mark II. I już myślałam jakiś czas o tym, żeby właśnie zrobić sobie wyzwanie. Nie wiedziałam, czy będzie to wyzwanie półroczne czy roczne, ale wiedziałam, że będę potrzebować drugiej baterii. Druga bateria również jest potrzebna na przykład na wyjazdach, kiedy nie mamy za dużo dostępu do prądu, więc zawsze się przydaje. Na przykład z Mentronelli już miałam problem, żeby nagrać vloga, bo rozładowała mi się bateria z przepływu przegrzania i później nie miałam czym nagrywać. Dlatego zawsze fajnie jest mieć drugą baterię gdzieś tam w torebce, wiecie, naładowaną. I też myślę, że mi się przyda i ułatwi pracę przy nagrywaniu vlogowego roku. I powiem wam, że trochę się załamałam, bo ta bateria kosztowała 279 zł. To jest po prostu dla mnie kosmiczna cena, ale wiadomo, jak mam już sprzęt Canona i nie kosztował on 100 zł, no to chciałam kupić oryginalną baterię, żeby go sobie nie rozwalić. Na szczęście dostałam zwrot, bo jak pewnie wiecie, bo ostatnie promocje na Canony, ja dostałam za G7X chyba 150 czy 140 zł zwrotu, więc nie musiałam dołożyć około połowy tej ceny. Na szczęście przesyłka była gratis i to jest właśnie bateria NB 13 litra, czyli 13L i takie malutkie coś kosztowało tyle pieniędzy, ale cieszę się, że mam, wiem, że łatwiej mi to vlogowanie i wiem, że też wam sprawię dużo radości, kiedy vlogi będą codzienne i niezależnie od tego, czy bateria jedna mi się rozładuje, zawsze będę miała drugą. Drugą rzeczą, która jest do vlogowania, jest to mini statyw i kupiłam go w Biedronce, był za 9,99. I on jest teoretycznie tutaj do telefonu pokazany, ale z tyłu jest napisane, że on jest to mini statyw do obsługi urządzeń chyba 4-5 cala. I to jest coś jak ten Gorillapod, nie wiem czy kojarzycie. Chciałam sobie różowy, bo były różne kolory, tutaj widzę, że były czarne, różowe, niebieskie i czerwone. Spodoba mi opakowanie, ale nieważne. W mojej bieżące były wszystkie kolory i ja sobie wybrałam różowy. I to jest taki oto statyw, który sobie, o,
Możemy tak, możemy sobie powyginać. I też go chcę używać do vlogowania gdzieś tam w terenie. Że na przykład wiecie, tu sobie zginam, te nóżki sobie razem robię tak i mam trochę dalej ten aparat. Na przykład gdzieś w tym miejscu, jak idę po ulicy, myślę, że to mi się przyda. Też często w knajpach nie wiem, na przykład gdzie postawić, jak gdzieś idziemy na obiad, czy po prostu w kuchni mam problem z ustawieniem teraz. Użyłam do tego kremu, bo w kuchni nie mam za bardzo gdzie postawić statywu, więc stawiam sobie na stole krem i na kremie składę aparat, a teraz myślę, że będzie dużo lepiej po prostu ustawiać na czymś takim. To jest statyw, nie wiem czy on mi wytrzyma długo, no bo jednak dychę kosztował. Ale cieszę się, że go kupiłam, przetestuję. A takie samo wejście, jak widzicie, bo dodatkowo jeszcze w opakowaniu jest ta przystawka na telefon. Może się przydać gdzieś tam do robienia zdjęć, które nie zobaczymy. Ale najbardziej mi zależało, że ten wkrętek jest odpowiedni, więc po prostu będę przykręcać aparat. Kobiety mają swoje małe uzależnienie. Zazwyczaj kupują one w hurtowych ilościach buty. Ja mam trochę problem z doborem odpowiedniego obuwia. Co prawda jest już dużo lepiej niż było, kiedy byłam mała. Teraz zazwyczaj, jeżeli chcę coś kupić, to chodzę za nim trochę dłużej niż przeciętny człowiek, ale dostanę obuwie, które mi odpowiada i które jest wygodne. Ale moim pasją jest kupowanie torebek i naprawdę staram się ograniczać kupowanie torebek, bo nie ma sensu mieć ich, nie wiadomo, 40. Chcę też zrobić małe porządki w szafie, bo wiecie, ja kupuję torebki, ale nie każe mi się sprawdzić, bo ja też mam swoje wytyczne i nie wszystkim się po prostu dobrze użytkują. Na przykład kupię torebkę, która bardzo mi się podoba, która jest ładna i która mi na przykład pasuje do większości rzeczy, ale potem się okazuje, że korzystanie z niej po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji i potem ją zarzucam. I właśnie chcę zrobić na wiosnę przegląd mojej szafy i posprzedawać torebki. Te, z których już nie korzystam, te, które mi się znudziły, czy te, które mi się nie sprawdziły po prostu. Dlatego też nadal kupuję nowe. Tutaj Wam wstawię zdjęcie, bo kupiłam nową torebkę w Avonie. Uwielbiam torebki z Avonu, bo mają naprawdę bardzo dobrą jakość. I noszone są po prostu lata i dopiero po kilku latach potrafią się znosić. I to takiego naprawdę codziennego używania. Moja siostra miała torebkę z Avonu przez chyba 5 czy 6 lat codziennego używania na studiach. I dopiero po 6 latach ją wymieniła w tym roku. Więc naprawdę tak ostro ją zajechała, ale jeszcze nadawała się do noszenia. Tylko po prostu już była obdropana, wiecie, już nie taka piękna. Ale nic jej tak naprawdę nie było, więc można powiedzieć, że torebki są bardzo dobrej jakości. Ja skusiłam się, jak widzicie, na taką jasną torebkę, bo stwierdziłam, że jej pasuje mi do zimowego płaszcza i będzie pasować do letnich rzeczy i będzie pasować również do tej kurtki w kwiatki. Trochę na zasadzie kontrastu. A jasnych torebek nie widzę za wiele, w szczególności kiedy, nie wiem, na przykład ubieramy jasną sukienkę i nie możemy zapakować się w kopertówkę, bo mamy za dużo rzeczy, a potrzebujemy większej torebki, to właśnie z jasnymi miałam trochę problem, bo mam białą, ale taką ogromną, wyjazdową, a wiadomo, że na jakąś czysto się wybrała wyjazdowej torebki. Dlatego skusiłam się na to. Jak widzicie, jest klasyczna, ma tutaj z przodu tylko takie małe dekoracje. Na razie użytkuję ją od chyba 2 tygodni i sprawdza mi się. Co prawda troszkę się tam zacina zamek w jednym miejscu, bo jest nierozruszane, ale ja też zazwyczaj takich torebek nie zapinam. Dlatego wiem, że jeżeli po prostu używa się jej kilka dni, to ten zamek się po prostu już później, jakby to powiedzieć, wyrabia i później bardzo dobrze się otwiera. Nie ma z nim najmniejszego problemu. Mi się nie chce z tym zamkiem, żeby ją zwalczyć. I właśnie takie torebki większe to nasze zazwyczaj rozpięte, no chyba, że pada. Ale tak to lubię mieć rozpiętą torebkę, bo zawsze coś wyciągam, a to aparat, a to telefon i wiecie, cały czas coś wyciągam, coś kładę z tej torby. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona, jest fajna, pojemna, lekka, nie jest zbyt duża do mnie, ale nie jest też zbyt mała, jest pojemna, więc idealna na przykład na zakupy. Bo ja naprawdę nie znoszę mieć na zakupy małej torebki i potem 1000 zł w ręku. Uwielbiam wszystko wsadzić do torebki i mieć po prostu z głowy. I skusiłam się na tą torbę, ona kosztowała chyba w katalogu 60 czy 70 zł, ja za nią zapłaciłam chyba 45. Uważam, że jest to dobra cena. I jestem ciekawa, czy Wy byście się zdecydowali na taką torebkę, czy raczej nie jest w Waszym stylu. Przejdźmy teraz może już do kosmetyków. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest szampon. I powróciłam do mojego szamponu z Garniera. To jest Ultra Deluxe z cytryną i białą glinką. W zeszłym roku użyłam go namiętnie, po czym odkryłam ten z Head & Shoulders. I ostatnio właśnie zrobiłam pewien błąd, bo kupiłam Head & Shoulders, ale cytrynowy w Lidlu.
bo nie chciało mi się iść do Rossmana. I to był ogromny błąd, bo na przykład moje włosy niezbyt dobrze reagują na tego strenowego Henry Shoulders, a na ten miętowy reagują świetnie. Więc stwierdziłam, że już i tak zbyt długo używam jednego szamponu, więc powrócę teraz na jedną czy dwie butelki do tego i potem z powrotem wrócę. Ten mi się sprawdza rewelacyjnie, pięknie oczyszcza włosy, włosy się po nim tak szybko nie przetruszają. Czasami mogę nawet umyć je co 3 dni, więc jest naprawdę super. I gorąco Wam polecam, bo jest naprawdę przyjemny, wydajny i włosy są po nim takie mięciutkie, fajne, sypkie, więc naprawdę mogę polecić i jestem zadowolona, że udało mi się go dostać właśnie w naturze. Wybrałam się do natury, ponieważ była promocja na suche szampony, a jak wiadomo, vlogerka bez suchego szamponu to nie zawsze jest dobra vlogerka. To właśnie jak teraz planuję vlogowy rok. Nie zawsze wiecie, jest kiedy myć włosy, a czasami trzeba na przykład szybko gdzieś wyjść czy nagrać film. Dlatego zgłosiłam się teraz na Batiste i znowu kupiłam ten oryginalny. Ostatnio właśnie dziękuję oryginalny, kupiłam go nie wiem, z miesiąc temu. I kupiłam drugie opakowanie, bo strasznie podoba mi się ten zapach. Jak dla mnie ten jest chyba najlepszym zapachem do tej pory, jaki miałam w Batiste. I po prostu miałam ochotę kupić go jeszcze raz, bo on jest taki fajny, dobrze mi się go nosi, tak? Nie przeszkadza mi, nie wiem, na przykład nie tworzy konfliktów z perfumami, a włosy są pięknie oświeżone i pięknie pachną, więc czego chcieć więcej? I ja ten szampon kupiłam chyba za 15 zł, ale, więc cena i tak dobra. Dodatkowo przy kasie trzymałam mini wersję Batiste i jest to blush, też fajny zapach. Co prawda wolę ten, teraz klasyczny, ale ten jest super i że idzie lato, idą wakacje, no to miniaturka zawsze się przyda. A te miniaturki chyba w Rossmanie 7 zł kosztują, więc kiedyś, że suchy szampon był 3 zł tańszy niż normalna cena w Rossmanie bez promocji, to jeszcze dostałam miniaturkę, czego chcieć więcej. Postanowiłam przetestować nowe produkty z Vibo, więc w Rossmanie kupiłam ten strobing make-up, czyli 4 rozświetlacze. Jeszcze ich nie otwierałam, bo czekałam, żeby Wam je pokazać w polu. Jestem ciekawa, czy mi się sprawdzą, czy też nie. Tego ciemnego zamierzam używać jako cienia. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Może w jakimś vlogu pokażę Wam, jakie użyłam. Zrobię taki mały test, zobaczymy. Bo stwierdziłam, że jednak nie chcę robić jako takich samych testów. Może po prostu będę używać jakiegoś innego nowego produktu we vlogach. Zobaczymy. Bo jakoś nigdy nie mogę się zabrać do testowania większości produktów, a tak jeden to zawsze gdzieś tam danego dnia mogę przetestować. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Słyszałam wiele dobrego i wiele złego na ten temat, dlatego wolę sama przetestować te rozświetlacze i zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Jak zdecydowałam się na rozświetlacze, to wzięłam również nowy róż z Vibo i jest to Ecstasy. Oczywiście bardzo dużo nawiązane do orgazmu, ale ja mam jedyneczkę i może Wam zaraz pokażę kolor. Czekajcie. Jak możecie zobaczyć, kolor tego rozświetlacza jest taki. On jest naprawdę taki brzoskwiniowo-różowy ze złotymi drobinkami. Bardzo przypomina orgazm z Narsa. Jeszcze go nie używałam, ale zamierzam go właśnie w najbliższym czasie przetestować, bo jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał. Bardzo mi się ten kolor podoba, nie będę tego ukrywać, bo właśnie takie kolory róż są chyba moimi ulubionymi wbrew pozorom. Myślałam zawsze, że różowe róże są najfajniejsze. Wiecie, ja ogólnie lubię kolor różowy, więc mi się podobają. Ale właśnie takie odcienie najlepiej mi pasują, więc myślę, że ten mi się będzie podobał. Tylko zobaczymy jak z trwałością, jak z pigmentacją. Pudełeczko jest fajne, dość solidne i będzie fajnie się go na przykład pakować na jakieś wyjazdy, bo jest małe, płaskie. W naturze przy kasie zauważyłam, że są gąbeczki do korektora i to jest z serii gąbeczek z natury. Chyba prowadzili je dość niedawno, bo jeszcze nie wiedziałam czegoś takiego. I szczerze mówiąc, miałam już w planie dawno kupić te malutkie. Chciałam na początku kupić te Blendy, to chyba z Beauty Blendera, one się tak nazywają Blendy, czy jakoś tak. Ale one są naprawdę strasznie drogie. Dlatego jak zobaczyłam, że te były dosłownie za kilka złotych, chyba za 5 czy za 9 zł. I to jeszcze dwie, więc stwierdziłam, że chcę je przetestować. Napiszę Wam na dole, ile one kosztowały. I po prostu dam Wam znać, jak mi się sprawdzą, bo mam problem z doborem dobrego pędzla do korektora i może właśnie gąbeczki dadzą radę. Fajnie jest to, że tu są dwie i mam nadzieję, że nie będą zbyt twarde. Ja je tak wyciągałam już z tego opakowania, które chciałam Wam pokazać. I są dość mięciutkie, więc zobaczymy. A jak mi się sprawdzą, to będzie hit, a jeżeli nie, to po prostu nie będzie mi szkoda tych kilku złotych. Czasami trzeba, warto próbować. Tak, brawo, jak skonstruowałam to zdanie. Czasami warto po prostu próbować nowych rzeczy, a jak nie, to po prostu może kupię te oryginalne Beauty Blendera. Zobaczymy. Na razie przetestuję te. Przejdę teraz może do nowości z Avonu. Zakupiłam sobie mgiełkę utrwalającą.
Co prawda nie jestem jakąś wielką fanką pyskania sobie w twarz jakimiś sprayami, ale czasami potrzebuję, żeby ten makijaż był naprawdę długotrwały. A na przykład moja koleżanka bardzo sobie chwali ten produkt i kupuje go u mnie notorycznie, więc stwierdziłam, że ja się skuszę. I chcę też spróbować nakładać czasami cienie na mokro i słyszałam, że on się świetnie sprawdza właśnie do pyskania na pędzelek i później do nabierania cienia, więc zobaczymy, czy przedłuży trwałość i też czy te kolory będą inne. Dlatego się zdecydowałam na produkt utrwalający, czyli Avon Magic Fix Prime and Set Spray. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Skusiłam się również na kolejny pędzel. Jest to pędzel teoretycznie do eyelinera, ale ja takie właśnie malutkie, wąskie pędzelki, skośno ścięte, uwielbiam stosować na przykład przy linii rzęs, czy gdzieś tutaj spróbuję też pomalować dolną powiekę. Co prawda nie podobałam się sobie z pomalowaną dolną powieką, ale właśnie uwielbiam czy do zaznaczenia kącika, czy też tutaj właśnie przy linii rzęs. Zazwyczaj mi się bardzo, bardzo dobrze sprawdzają. Dlatego wziąłem sobie kolejny, bo pędzel do oczu nigdy nie jest za wiele. W szczególności, kiedy się lubi eksperymentować z kolorami. Ja jestem bardzo zadowolona z jakości pędzli Avon. Myślę, że niedługo nagram Wam film o tym, co o nich sądzę. To jest kredka do brwi. I to jest nowy kolor kredki do brwi. Bo ja miałam tą, która była w katalogu już od dawna, ale ona była ciemna, bo to była dark brown. A teraz wypuścili kolor kredki light brown. I wygląda ona naprawdę fajnie, ona jest taka szarawa. Jak widzicie teraz na zbliżeniu, kolor jest naprawdę ładny. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzać na brwiach. To by była naprawdę dla mnie dobra opcja, bo one są tak tanie, te kredki. I naprawdę wiem, że dobrze się utrzymują. O tamtą testowałam i fajnie się utrzymała, tylko po prostu była za ciemna. I dla mnie jest super, bo ja składam zamówienie w każdym katalogu. Jeszcze mam zniżkę dla konsultantki, to była dla mnie najlepsza opcja. Ale zobaczymy, nie chcę na razie mówić zbyt wiele. Jedyny minus jest taki, że wszystko, kredki do ust, kredki do oczu i kredki do brwi mają te same opakowania i trzeba po prostu się doczytywać. To jest naprawdę minus, bo kiedy ja mam wszystkie kredki w jednym pojemniku, to potem jest trochę problem. Teraz pokażę Wam biżuterię, którą kupiłam w Avonie. Ja uwielbiam biżuterię z Avonu i najpierw w takim ślicznym pudełku w akcji przeciwko rakowi piersi kupiłam wisiorek, który według mnie jest... Widzę, że mi tutaj się trochę zepsuł, ale już Wam pokazuję. To jest według mnie prześliczne. Jest to takie śliczne, drobne serduszko z różowym, właśnie takim bardzo delikatnym kamyczkiem, jak możecie zobaczyć. Ja uwielbiam biżuterię Avon. Ona mi się naprawdę super sprawdza. Tutaj jeszcze mamy znak nieskończoności, który jest właśnie znakiem akcji. I lubię też wspierać właśnie akcję Avonu, czy to przeciwko przemocy, czy to przeciwko rakowi piersi, bo myślę, że warto. A przy okazji mam taką śliczną biżuterię. Zamówiłam również drugi komplet biżuterii, który był na wyprzedaży. Jest to z kolekcji zeszłorocznej, wiosennej, ale jak mu podobuje cenie, bo ja chyba za niego dałam 8 zł, to czasami właśnie są takie wyprzedaże dla konsultantek przy składaniu zamówienia, a ten zestaw podobał mi się już od dawna. Ale nie chciałam się go kupować, szczerze mówiąc, za pełną cenę. Jest to rose gold. Właśnie takie, jakby to powiedzieć, są truskaweczki, czereśienki. I to są małe wkrętki, do tego wisierok. Naprawdę bardzo fajna, bardzo subtelna biżuteria. I mnie się biżuteria Avon sprawdza. Ona będzie pasować właśnie czy do białych rzeczy, czy do czarnych rzeczy, czy do złotych rzeczy, czy też, nie wiem, do czerwonym. Pięknie wygląda na przykład złote czy rose gold biżuteria do czerwonych, ciemnych rzeczy, więc ja mam naprawdę dużo takich rzeczy w swojej szafie, więc zdecydowałam się na ten zestaw i po prostu jest śliczny. I ostatnią rzeczą z Avonu oraz ostatnią rzeczą w tym palu są perfumy. Są to perfumy Pure, jak możecie zobaczyć. Jest to nowy zapach Avonu, który ma właśnie pachnąć czystością. Nie wiem, czy to będzie jakiś opis tych perfum. Już próbuję znaleźć. Lekka i świeża, niczym powiew morskiej bryzy, rozbudź zmysły orzeźwiającą kompozycją brzoskwiniowej białej herbaty, lekkich akordów frezji i kojącego aromatu mlecznego piżma. I już Wam pokazuję, jak wygląda butelka. Butelka jest naprawdę fajna, stylowa i myślę, że będzie ślicznie wyglądać na toaletce, bo jest po prostu biała, czysta, przezroczysta. Tutaj jest tylko taki delikatny napis Pure. I tutaj biała nakrętka. Zapach ma naprawdę śliczny.
Ślicznie pachnie frezją, naprawdę ślicznie pachnie frezją i ja uwielbiam właśnie kwiatowe zapachy, a że ostatnio wykończyłam chyba dwie butelki perfum i trzecia już też idzie do tankowania, więc stwierdziłam, że czas na nowe perfumy. Tym bardziej, że jak wchodzę na właśnie to je jako konsultantka mam je naprawdę po 1/3 ceny, więc za to chyba zapłaciłam 20 zł. A one są o pojemności 50 ml, więc fajnie, myślę, że też się przydadzą na lato, bo będą takie fajne, świeże. Ale też czasami na co dzień, ja czasami mam ochotę na ciężkie perfumy, ale przeważnie na co dzień stosuję lekkie perfumy. I teraz w okresie zimowym stosuję Celebra Ice, ten, który Wam tak bardzo polecam. I szukam teraz takich wiosennych, bo nie zawsze ma się ochotę na takie, wiecie, bardzo słodkie, bardzo kwiatowe zapachy na co dzień. A tym myślę, że mi się sprawdzi na cały dzień, więc jestem zadowolona. Jeszcze ich nie używam na sobie, ale wiecie, tak, żebym musiała je przez cały dzień. Ale psikam już na rękę i zapach był naprawdę fajny. Nie wiem, czego chciałam powiedzieć koloru, nieważne. Też by było wszystko w dzisiejszym haulu. Jestem ciekawa, czy wy coś ostatnio kupiliście fajnego. No, jeżeli chcecie, to możecie mi napisać na dole, co ostatnio udało wam się upolować, bo w jakiejś fajnej cenie. A może kupiliście sobie coś, o czym dawno marzyliście. Ja w tym momencie będę się z wami żegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro lub pojutrze. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. A teraz trzymajcie się i cześć!